Tak zaczyna się nasza każda podróż. Chłopaki już czekają na lotnisku, a ja zaparkowałam po Faktory na parkingu leśnym i dojeżdżam linią 106 o 4:30 rano. Do zobaczenia w samolocie. No i nic nie nagrałam z tego samolotu, ale... Placki ratują nam życie. Właśnie wylądowaliśmy i musimy się najeść przed kolejną drogą, bo czeka nas 1,5 godziny do Kotoru. Tam mamy swoje 2 pierwsze noclegi. No i chyba zaczynamy naszą wycieczkę po Czarnogórze. Kamil zawsze wynajmuje samochody, ja zajmuję się noclegami. I tym razem udało nam się, w sumie Kamilowi, zarezerwować samochód za 160 parę euro za tydzień, gdzie w wypożyczalniach każdych było około 200 euro i dodatku Skodę. Pierwsze minuty w Czarnogórze. Zwiedzamy Budwę, bo w drodze do Kotoru się akurat trafiło to miasto. No i wygląda jak małe chorwackie miasto. Piąty przystanek w ciągu godziny, żeby skonsumować resztki placka. Już się kończą, ja nie wiem, co zrobimy przez resztę tygodnia. Wjeżdżamy właśnie na prom, Herceg Novi. Dzień dobry, do pana które będzie? O, dobra. Janek ma swoją pierwszą podróż promem, tylko ją prześpi. Płyniemy właśnie z Kotoru do miejscowości Herceg Novi. 4 euro kosztuje nas taki przejazd, no ale będzie szybciej niż jechać naokoło. Teraz szwendanko po Kotorze, po Starym Mieście, po jedzonku, które było bardzo przeciętne. Jestem przestrzeń! Dobra, Kotor ciąg dalszy. Musimy coś nagrać, więc szybko nagrywamy. I idziemy gotować znowu obiad dla Janka, bo trzeba psinina jadł. Ale masz armatę, Janek. Jak tata. No, wiedziałam, że to pojeść. Chciałam nagrać nasz pobyt w Kotorze. Myślałam, że na wakacjach to będziemy chodzić po knajpach, nie wiadomo co, a tymczasem spędzam pół dnia w kuchni, próbując coś ugotować dla Janka. Jednak odstawienie od piersi no, ma swoje konsekwencje. A taki mamy za to nocleg na Zatokę Kotorską. O, tutaj. A tutaj mój maluszek. Buja się i robi buju, 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 tak? Placki na tym wyjeździe ratują nam życie. Nawet przywiozą z Polski wszystko zmiksowane, płatki owsiane, cynamon, kaszę manny, żebyśmy mieli co jeść. No i codziennie są placki. Placki! Wszędzie są placki, tyle zabawek, gdy latają placki, placki! Teraz krótkie podsumowanie naszych pierwszych 3 dni. Spędziliśmy ją w miejscowości Kotor, która jest wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to piękna miejscowość położona przy Zatoce Kotorskiej. Wczoraj pojechaliśmy do miejscowości Herceg Novi i spacerowaliśmy przez parę godzin wzdłuż zatoki przez taką płaską promenadę z wózkiem. Świetne rozwiązanie. No i teraz jedziemy w stronę
miejscowości Bar, gdzie mamy też fajny nocleg z widokiem na morze. A taki nocleg kosztował nas 160 zł za dobę. Więc myślę, że jak z takim widokiem, to rozsądna cena. Żegnamy się z Kotorem. Tradycyjną muzyką. Dzisiaj nastąpiła zmiana planów. Zamiast zostać kolejną noc w super noclegu w barze. Oczywiście super w cudzysłowie. Tak, noclegi Sword, to jedziemy nad jezioro Szkoderskie i będziemy pływać łódką. Wygląda tak. No i zapowiada się piękna wycieczka. Chociaż pierwsza to będzie podróż łódką Janka, więc trochę mnie to stresuje. Jaka pierwsza podróż łodzią. O, cześć! Ło. Uwaga! Tak, płyniesz sobie łódką? Tak. Sumujemy i kończymy naszą wycieczkę. Dwugodzinny bez nielot. Spania. No bez spania udało się. Dwugodzinne pływanie. Nasz kolejny nocleg w zamian za nocleg w barze. Bar nam nie pasował definitywnie. Więc pojechaliśmy nad jezioro Szkoderskie. I śpimy w takich okolicznościach. Apartament jest super. Jerry likes it. Godzina 18. W końcu wybiła. I czas dla rodziców. W końcu. Chciałabym powiedzieć, że rano obudził nas taki wschodzik słońca. No, słońce już jest wysoko. Ale tu mamy taki mały wschodzik słońca. Nawet przed słońcem zdarza. Więc mamy tutaj śniadanko dla Janka. My mamy swoje później na dole. No, to nasz apartamencik. Łazienka, sypialnia. No najważniejsze, widok i beczka od wina. Janek już rozpoczyna swoje śniadanie od pomarańczek. Już i tak wypiłeś szklankę soku pomarańczowego. No. A to nasz pierwszy nocleg, kiedy mamy śniadanie. Zawsze to sympatycznie niż ciągle. A on gryzie tą pomarańczę. No tak sądzę, że jak za 170 zł za nocleg, z takim widokiem, z apartamentem 60 m kwadratowych, pralką i innymi luksusami, naprawdę jest to okej. Dobra, myślałam, że ominiemy tego świętego Stefana, bo nie był po drodze, ale finalnie udało się tutaj dotrzeć. No, jakie fale, jaka woda. No i co? Tyle pozwiedzaliśmy. Przeszliśmy tylko tym mostkiem łączącym, a wszystko dalej jest zamknięte. I nie da się zwiedzić tego świętego Stefana, bo to jest jakiś kompleks hotelowy. On
risotto z owocami morza, a ja jem twoje kałamarnice. Właśnie przyjechaliśmy do miejscowości Dobra Woda i mamy dwa kolejne noclegi w takich oto domkach Olive Hills z takim widokiem. Tu jest domek jakiegoś pana, a tu nasz. I nagram jeszcze zanim... O, tam jest Kamil, usypia Janka. Ja nagram póki jeszcze nie zrobiliśmy bałaganu, więc wchodzimy. A najlepszy jest widok. Taki widoczek mamy z salonu. A widoczek z sypialni. Sypialni widoczek jest taki, że Janek się wspina. Myślałam, że Kamil, usypiasz go. Żeby nie spadł. No. A to widoczek z sypialni na morze. Makaron dzień szósty. On chyba zostanie Włochem. Makaroniarzem. Ja mam dość. Już nie wiem co ugotować. Tutaj jest nasz przedostatni nocleg. Kamil właśnie usypia Janka. A ja idę się w końcu zrelaksować. Bo przez cały dzień nie miałam czasu pójść tutaj na ten tarasik przepiękny i zobaczyć zachód słońca i widok na miasto, a dokładnie na Dobrą Wodę. If only I could finish something, run straight through to the end, close the chapter. Po co? Nie po co? Kołuszko skacze. No, można kupić domek w Czarnogórze i codziennie tak stawać. Plażujecie? Tak? O, i Janek cięci pada. Macie prywatny tarasik z panoramą. Dzisiaj plażujemy w barze. Sobotni spacerek po barze. Tour de bar. Tour de bar. Tu piękny widok na góry, morze i promenadka. Jest 25 stopni. I w tą stronę jak jedziemy, to Janek jest prawie w cieniu, więc jest ok. Więc można spacerować przez najbliższe 20 minut. O, pies. Zwiedzamy stare miasto w miejscowości Bar wózkiem. Masakra. Mogę się nie dalić po tej kostce. No ale Janek ostro tam śpi. Zobaczymy jak długo. No, a tu pierwszy raz w sumie, od kiedy jesteśmy w Czarnogórze, widzimy tego typu stare miasto. Naprawdę jest starym miastem. Kolejna drzemka, która trwała 5 minut. Co się tak patrzysz? Czyli siódmy raz na tym wyjeździe. Jutro wracamy niestety do Polski, a tam jest tylko 13 stopni, więc smuteczek. No, a myślę, że kiedyś może do tego noclegu jeszcze wrócimy. 50 euro nas kosztowało, ale to jest poza sezonem, za dobę. Jak sprawdzałam lipiec, sierpień, no to już taki domek za dobę kosztuje 600 zł, dlatego dwukrotnie więcej. Więc nie stać nas na to. No ale udało nam się zrobić to w kwietniu.
nie nagrywaj nas, tylko raczej widok z naszego hotelu. Ostatnia noc w Podgoricy, jutro o 6 rano lecimy do Wrocławia. A ten nocleg dostaliśmy w zamian za beznadziejny nocleg w barze, gdzie zrezygnowaliśmy z drugiej nocy, no bo nie, po prostu nie dało się tam spać, było tak głośno. A tak to mamy akwarium z widokiem na rzekę w Podgoricy. Moraka. Tubylcy mówili, że w Podgoricy nie ma totalnie co do zobaczenia, ale staramy się udowodnić, że jednak coś jest. No i idziemy starówką w niedzielę, która istnieje, bo myślałam, że jej nie ma. Dobre rytmy w niedzielę na Independence Square. Idziemy zwiedzać jakiś most w Podgoricy. Niestety w ogóle nie ma trasy dla wózku, więc ja albo znoszę wózek po schodach. A ja jakieś ciągle na rękach. O! A tutaj ludzie sobie siedzą. Zaraz zejdziemy tam. Ale poszliście do jakiejś sikalni. Jakieś szmaragdowe te cigacice. Janek jedzie w bagażniku. A to jest nasz patent na przewożenie nosidełka, krzesełka do karmienia, plandeki, czyli kocyka. I jeszcze była paczka pampersów, ale spakowałam ją już do walizki. Ty mi tylko tu nie wypadnie stąd. No, więc są jakieś patenciki na loty z niemowlakiem. Dużo rzeczy można wsadzić do tej torby po padlu. Nie, to jest po łóżeczku turystycznym. Nie biletu dla niemowlaka mamy wózek, taką torbę z podstawowymi rzeczami do 5 kilo i tam torbę z, teoretycznie z łóżeczkiem turystycznym. My wzięliśmy jako tylko plecaki, po jednym plecaku, czyli bez żadnego bagażu, no i dokupiliśmy jedną walizkę, co było ponad 100 zł w dwie strony. 6 rano, kończymy naszą wycieczkę. Za półtorej godziny mamy lot. No i żegnamy się z Czarnogórą. Było fajnie, ale raczej już tu nie wrócimy.